W związku z licznymi pytaniami czytelników naszego portalu na tematy inwestycji drogowych przeprowadziliśmy rozmowę z naczelnikiem Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce Wojciechem Cylwikiem. W szczególności interesowało nas, jak władze się odnoszą do listu mieszkańca ulicy Południowej, jak przebiega modernizacja ulicy Żaboklickiej, a także jakie będą pierwsze tegoroczne inwestycje drogowe w mieście Siedlce. Brakuje na ulicy Południowej chodnika i ta ulica wymaga niezbędnych inwestycji. Co pan powie na ten temat? No powiem tak, że to nie jest tak do końca, że brakuje chodnika, brakuje na fragmentach. Faktem jest, są to spore odległości, ale są to mimo wszystko fragmenty. Co mogę powiedzieć? Ponieważ tutaj wpłynęła do nas ta informacja od właśnie mieszkańca, między innymi i radni przekazywali nam to wszystko. Myśmy się zapoznali z dokumentacją fotograficzną, którą mieszkaniec załączył i mogę powiedzieć jedno, no będziemy to rozpatrywać przy najbliższym budżecie, przy uchwale najbliższego budżetu. Natomiast kwestia jest taka, że nie jest to sprawa prosta. Z tego powodu, że dużo działek, które leżą wzdłuż ulicy Południowej, na której zlokalizowany byłby chodnik, należą do mieszkańców. Ta ulica została wybudowana w takim zakresie, w jakim pozwalał na to ówczesny pas drogowy. Od tamtej pory się nie zmienił. Trudno mi powiedzieć dlaczego, czy to mieszkańcy nie mieli inicjatywy, żeby to odsprzedać, czy też miasto się nie interesowało, bo generalnie nie było takich potrzeb, prawda. Faktem jest, że ulica Południowa była mniej uczęszczana, teraz być może jest więcej uczęszczana i taka potrzeba jest, my tego nie kwestionujemy. Natomiast to nie jest tak prosto, że przyjdziemy, położymy i pójdziemy do domu. Na pewno postaramy się pomóc mieszkańcom w sposób taki, że planujemy już wyciąć jedno drzewo. Rozmawiamy teraz z referatem ochrony środowiska na temat wycięcia tego drzewa i spróbujemy doraźnie ulepszyć, poprawić te miejsca, które są najbardziej błotniste, żeby mieszkańcy jednakowoż mieli w miarę zapewniony komfort. Jedna z interpelacji z poprzednich miesięcy bodaj radnego Somli dotyczyła ulicy Żaboklickiej. Pan prezydent powiedział, że jest pomysł na jej utwardzenie. Czy coś w tym roku ruszy w tej kwestii? Zdecydowanie tak. Miasto wykonało projekt w ogóle budowy ulicy Żaboklickiej w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, czyli odpowiednia szerokość pasa drogowego, odpowiednie wyposażenie w media i tak dalej. Niestety kwestia jest właśnie też działek, które posiadają mieszkańcy i cen, które miasto musiałoby wypłacić za wykupienie tych działek, żeby budować ulicę w sposób zgodny z normami. W związku z tym, ponieważ na chwilę obecną nie ma możliwości budowy tej ulicy w zakresie objętym projektem, pan prezydent wystąpił z inicjatywą, ponieważ mamy dużo gruzu betonowego, żeby wykorzystać tenże gruz. Czyli będzie to wyglądało w sposób następujący. Wykonamy tam drenaż odwadniający trochę ten teren. Następnie około 20 cm podbudowy gruzobetonowej i na to postaramy się położyć asfalt, warstwę wyrównawczą, warstwę ścieralną. Mam nadzieję, że to wyjdzie już, że tak powiem, do połowy tego roku. Nie mogę tego obiecać, ale czynimy wszelkie starania, żeby tak właśnie się stało. Panie naczelniku, jakie inwestycje drogowe zostały zaplanowane jako pierwsze na pierwsze półrocze tego roku w mieście Siedlce? To znaczy tak, przede wszystkim ulica Łukowska. Ulica Łukowska od wiaduktu Łukowskiego do ulicy Południowej. Niestety tak wygląda dofinansowanie zewnętrzne, że możemy sobie pozwolić tylko na ten fragment. Postaraliśmy się poczynić odpowiednie zapisy w dokumentacji przetargowej, że jeżeli pojawi się możliwość rozszerzenia zakresu, ponieważ cena będzie niższa, my postaramy się ten zakres wydłużyć maksymalnie, jak tylko się da. Natomiast generalnie złożyliśmy wniosek do ulicy Południowej i tak dokumentacja została przeprowadzona. Po prostu organy nadrzędne uznały, że jest to właściwa inwestycja. No my sami wiemy, że ulica Łukowska wygląda jak wygląda. No, remont jej jest niezbędnie potrzebny. Chciałoby się całość, niestety zrobimy tyle, ile możemy. Natomiast następna inwestycja, no to chcemy oczywiście zrobić ulicę Bema na odcinku gruntowym, który tam od Okrąglaka w stronę ulicy Granicznej, która już była planowana w zeszłym roku. Niestety no, problemy z dokumentacją i rozmowy z energetyką no, przyczyniły się do lekkiego przesunięcia tego terminu.
To powiem tak, ja nie, żebym nie został źle zrozumiany, nie zwalam winy na energetykę, po prostu kwestie projektowe czasami są tak złożone, że nie da się po prostu pewnych rzeczy wrysować bez uzgodnień, bez prowadzenia negocjacji między projektantem i stronami i tak dalej. Natomiast jeszcze planowany jest kawałek ulicy Kryłowa, dokończenie ulicy Piotrowskiego, która w tym roku była wybudowana, no i oczywiście w miarę potrzeb będziemy prowadzili prace remontowe.